Witam Państwa w ostatnim dniu października. Zapraszam Państwa na krótki filmowy spacer i to bardzo ciekawy, bo będziemy mówić o jesiennych propozycjach listopadowych w ramach Kina Konesera. A jak Kino Konesera, to oczywiście Dariusz Romanowski ze mną na tym ostatnim październikowym, Darku, spotkaniu. Witam Cię bardzo serdecznie. Witaj. Ale będziemy kroczyć po bardzo ciekawych seansach, jeśli chodzi właśnie o te filmowe spotkania w Kinie Konesera w listopadzie, bo od klasyki, która będzie miała miejsce na końcu miesiąca przez polskie kino, bardzo ciekawe zresztą, zrobi nam się teatralnie przez moment, ale zaczniemy od tego, co czeka nas zaraz po tym teraz weekendzie takim świątecznym, związanym też z naszymi przemyśleniami, bo i wszystkich świętych i zaduszkach pojawi się temat, który zawsze budził i zawsze chyba budzi emocje. Myślę oczywiście o Watykanie, a konkretnie myślę o to, co jest dla nas wielu czymś ogromnie tajemniczym, zamkniętym. Myślę oczywiście o konklawę papieskim, a taki będzie pierwszy właśnie wybór w listopadzie, jeśli chodzi o Kino Konesera. To jest, przypomnę, adaptacja bestsellerowej powieści Richarda Harrisa, brytyjskiego nie tylko pisarza, ale także scenarzysty. Ma na swoim koncie scenariusze do dwóch filmów Romana Polańskiego, do Autora Widmo i do Oficera i Szpiega. I że jest utalentowany, wiemy to już na pewno. Świetnie pisze, ale okazuje się, że na podstawie jego filmów można nakręcić równie udane, na podstawie jego książek można nakręcić równie udane filmy. I tak jest tym razem. Konklawę trzyma w napięciu od pierwszej do ostatniej minuty. To, co powiedziałeś, że Watykan to jednak to mikropaństwo niedostępne dla zwykłego zjadacza chleba. To, co dzieje się za spiżową bramą, dla wielu, naprawdę dla wielu jest po prostu niedostępne i bardzo nas ciekawi, nas jako ludzi, jak te wszystkie mechanizmy, też bardzo ludzkie, tam przebiegają. Walka o władzę, której apogeum jest przecież konklawę, czyli ten moment, gdy po śmierci papieża wybiera się kolejnego. Nie czarujmy się, to nie jest natchnienie Ducha Świętego, to jest polityka, to są gry polityczne, to jest gra wpływów i właśnie to widzimy na ekranie. Takie niby political fiction, ale podejrzewam, że Richard Harris miał bardzo dobrych informatorów w Watykanie i to, co pokazał na ekranie, niewiele odbiega od rzeczywistości. Wiesz, bo tu mnie bardzo ciekawi rzecz właśnie w tej adaptacji filmowej, w którą to stronę pójdzie, bo niektórzy się zastanawiają, czy to oczywiście będzie bliżej opowieścią z poznaku Anioły i Demony, czy też rzeczywiście takiej opowieści, która jest poparta faktami, dokumentami, prawda, o które też bardzo ciężko, jeśli chodzi o Watykan, żeby je uzyskać, wyłuskać, które wiemy, jak wychodzą po latach i jak ogromne znaczenie one mają, to jak zmieniają później oblicze tych wydarzeń, o których myśleliśmy, że miały miejsce tak a tak przed kilku, czy kilkunastoma, czy kilkudziesięcioma laty. Już o wiekach nie wspomnę oczywiście. Tak, tutaj na pewno Harris posiłkował się tymi informacjami, jak wygląda cała procedura, cały ten święty rytuał wyboru nowego papieża. Natomiast cała treść filmu to jest jednak political fiction. Tak może być w niedalekiej przyszłości, kto wie, tak może było ostatnio. Tu w tym filmie już na początku wiemy, że umiera papież, papież nielubiany. Nielubiany dlatego, że podobnie jak obecny władca Watykanu, preferuje skromne, bogobojne życie, z dala od zbytków niepotrzebnych temu stanowi i zaczyna się walka między dwiema głównymi frakcjami. Jest kardynał, grany notabene znakomicie przez Ralpha Fiennesa. Ralph Fiennes, wybitny brytyjski aktor, pamiętny chociażby z roli komendanta Amona Goetha z legendarnej już Listy Schindlera, stworzył kolejną wybitną aktorską kreację w roli kardynała, który powołany jest do tego, aby poprowadzić te obrady konklawy, ale gdy do niego docierają informacje niepokojące na temat jednego z kandydatów, to ta jego rola takiego bezstronnego organizatora całej uroczystości musi się zmienić. No właśnie, on sam sobie zadaje pytania, czy kandydat, który najpewniej zostanie nowym papieżem, czy jest godzien tego urzędu i jak teraz sprawić, aby jednak myśli kardynałów głosujących na nowego papieża, aby poszły w inną stronę. Bardzo ciekawe kulisy, bardzo ciekawa filozofia. Z jednej strony z dużym szacunkiem dla katolickiego kościoła, wiadomo, jaką ma nie najlepszą teraz prasę, natomiast ten film
Myślę, jest takim powodem do zastanowienia się, gdzie te błędy leżą i reżyser stara się raczej wskazać płaszczyznę porozumienia pomiędzy osobami niewierzącymi, a wierzącymi, pomiędzy tymi, którzy Kościół bardzo mocno krytykują, a tymi, którzy chcą go bronić. A reżyserem jest, o tym też muszę wspomnieć, wybitny niemiecki twórca Edward Berger 2 lata temu. Zaskoczył wszystkich, zdobywając 4 Oscary, w tym statuetkę dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego za reżyserię filmu Na zachodzie bez zmian. To dzieło, które stworzył, otrzymało oprócz literatura się kłania. Oczywiście. Oprócz złotych 4 rycerzyków Amerykańskiej Akademii Filmowej, pamiętam 7 nagród Brytyjskiej Akademii Filmowej, w tym statuetkę dla najlepszego filmu. Wybitne dzieło, więc proszę pamiętać, ten wybitny niemiecki twórca, myślę, jest wart tego, aby kolejne jego dzieło zobaczyć na dużym ekranie. To jest początek i można powiedzieć, że to jak u Hitchcocka, od razu wstrząsnąłeś nami, a teraz jeszcze napięcie będzie wzrastać, ale powędrujemy w inną stronę i tak jak powiedziałem, zrobi nam się trochę teatru, ale tak jak to zawsze też powtarzam, bardzo się cieszę, kiedy pojawia się polski tytuł, polski film, polscy aktorzy. Zresztą w tamtym filmie, o którym wspominaliśmy, też mamy polski aktorski akcent, więc w ogóle dobrze znamy ten smaczek. Niech to będzie niespodzianka dla widzów. Polskiego kina. No i tytuł też wymowny, bo tytuł, który mają Państwo tutaj chociażby na tej planszy, która pokazuje to, co w kinie Konesera, czyli Sezony. Sezony bardzo ciekawy przede wszystkim, bo już wspomniałeś, ciekawego reżysera zza naszej zachodniej granicy i też mamy tu bardzo ciekawego reżysera naszego, który zrobił naprawdę kolejny bardzo fajny film. Tak jest. 4 lata temu. No miał pecha, bo nakręcił swój pełnometrażowy debiut w czasie pandemii. Niestety ten film nie doczekał się kinowej dystrybucji. Ja go widziałem niestety na małym ekranie w systemie VOD. Natomiast to był bardzo udany debiut. Bardzo udany debiut zatytułowany Biały Potok. I wtedy Michał Grzybowski, bo o nim oczywiście mówił, okazał się takim bardzo zdolnym obserwatorem rzeczywistości, ale przede wszystkim obserwatorem relacji międzyludzkich. Relacji w małżeństwie, w związku międzysąsiedzkiej i poszedł tym tropem po 4 latach w swoim najnowszym filmie. Te sezony tytułowe to oczywiście jasne. Ale jakże wymowne, oczywiście, jakie mają podteksty, prawda? Tak jest, bo z jednej strony nawiązanie oczywiście do sezonów teatralnych, bo rzecz cała, tak jak powiedziałeś, dzieje się w teatrze w Toruniu. Ale i sezonów życia, i sezonów myśli i tak dalej, no tam można kopać i kopać. Tak, no. A te sezony nakładają się na poszczególne etapy związku głównego bohatera. Dobrego aktora, ale jak to u aktorów często bywa, zbyt narcystycznego, egocentrycznego, nastawionego tylko na promocję swojego nazwiska, zapominającego o tym, że są inni koledzy w pracy, że jest żona, notabene też aktorka. I cała rzecz, cały dowcip tego filmu, bo to komediodramat, nie komedia, jak jest reklamowana, muszę tutaj ostrzec naszych widzów, że to nie jest klasyczna komedia, to jest komediodramat, bardzo mocny akcent dramatyczny na, no co tu dużo mówić, rozpad kilkuletniego małżeństwa, to są poważne tematy, a na szczęście reżyser i scenarzysta nie poszli w tę stronę, aby nam z jednej strony zafundować kolejny dół filmowy, takie kino ostro, mocno psychologiczne w stylu Bergmana, ale z drugiej strony, aby nie przeciągnąć liny w drugą stronę i nie zrobić z tego parodii. Parodię miał. Tak jest, a tutaj rzecz polega na tym, tak jak powiedziałem, cały dowcip, że rozpad tego związku, tego małżeństwa nakłada się na role aktorskie odtwarzane w 3 spektaklach. W 3 spektaklach bardzo różnych od siebie, jeden grany nawet przed dziecięcą widownią i aktorzy, którzy w domu walczą ze sobą, przenoszą swoje życie prywatne do pracy. W normalnym życiu zazwyczaj kierunek jest odwrotny. Swoje problemy z pracy przenosimy do domu, odreagowujemy na najbliższych osobach, a tutaj podczas spektaklu granego oczywiście na żywo wychodzą najczarniejsze, najbrudniejsze myśli, słowa, kapitalne dialogi. One strzelają niczym z karabinu maszynowego. Wszystko inteligentne, dowcipne.
wybitnie zagrane. Chcę podkreślić, Łukasz Strimlat tworzy jedną z najlepszych, notabene aktor wybitny, tworzy kolejną wybitną, jedną z najwybitniejszych ról w swojej karierze, ale i trzeba wspomnieć o drugim planie. Andrzej Seweryn w roli takiego ekscentrycznego dyrektora teatru. Andrzej Grabowski w roli odchodzącego już chyba od dekady na emeryturę aktorską gwiazdora. Te kulisy teatru, tak niezwykle ciekawe, pokazujące, że tam tak naprawdę mieszkają za kulisami nie bogowie aktorstwa, nie bogowie sceny, tylko zwykli ludzie, którzy mają takie same problemy jak my, ale że te problemy wychodzą w najmniej odpowiednim miejscu, czyli na scenie, w czasie spektaklu, to tworzy no, niesamowite sytuacje komiczne, zwariowana, może nie komedia pomyłek, bo to wszystko jest przemyślane, ale zaczyna się jak domino. Położy się jeden klocek, zaczynają padać kolejne i ten efekt domina od początku do końca widać w filmie. Znakomity film, bardzo gorąco polecam, bo można go przegapić. Sezony będą miały premierę dzień po naszym pokazie. Nasz pokaz nietypowo w środę, nie w poniedziałek, w środę. Natomiast dzień czy dwa dni później będzie ogólnopolska premiera, więc widzowie opolskiego kina konesera będą jako pierwsi mogli ten film zobaczyć na dużym ekranie. Bardzo proszę, warto, drodzy Państwo. A ponieważ czekają nas też ciekawe, ale tylko odnotujemy, bo trochę tego czasu minie od naszego programu, więc będzie okazja jeszcze o tych filmach przypomnieć, to powiemy za chwilę Państwu o tym, co będzie się działo w drugiej części listopada w kinie konesera, no ale teraz czas także oczywiście na coś dla Państwa. Niespodziankę, konkurs i nagrodę, które czekają, a wystarczy odpowiedzieć na pytanie, które zada Państwu Dariusz Romanowski. Szanowni Państwo, teatr wielokrotnie był bohaterem i kulisy teatralne były wielokrotnie bohaterem i seriali, i filmów. Dość wspomnieć sprzed bodajże 8 lat. Znakomity, naprawdę świetny serial Moniki Strzępki, Artyści. Ale ja chciałbym zapytać o inny, klasyczny już polski film, którego akcja rozgrywa się w teatrze. To był rok 79, gdy Agnieszka Holland nakręciła jeden ze swoich pierwszych filmów, dziejący się, tak jak powiedziałem, za kulisami i na scenie teatru. Proszę podać tytuł tego wybitnego filmu. No to, drodzy Państwo, czas na klasykę, chciałoby się powiedzieć, ale skoro Kino Konesera, to ten film można byłoby przypomnieć w ramach cyklu Kino Konesera, ten, który jest twoim pytaniem konkursowym, z całą pewnością by się pięknie w to wpisał. Tak. Czas na seans, drodzy Państwo, małpa.czasnaopole.pl. Jak zwykle podajemy prawidłowe odpowiedzi. Dwie pierwsze osoby, które to zrobią, otrzymają upominki, nagrody od sieci kin Helios. No a teraz, tak jak wspomniałem na tej drugiej, krótkiej naszej części spaceru, jeszcze wspomnijmy, bo tak jak powiedziałeś, troszkę nietypowo, bo będzie środa między innymi ten seans, a później w drugiej połowie miesiąca jeszcze dwa ciekawe tytuły, które warto przynajmniej tylko zasygnalizować naszym widzom. Kino europejskie, Armand, już pokazywane na kilku festiwalach, zebrał sporo dobrych recenzji. Rzecz się dzieje w szkole, kwestie w trójkącie nauczyciel, rodzic, dziecko. Poważna sprawa, poważne pytania, z którymi zostawia nas ten film. Armand to w drugiej połowie listopada, a na samo zakończenie tego miesiąca filmowego też powtórka z klasyki. Zrekonstruowany cyfrowo w jakości 4K, no można powiedzieć już klasyczny film. Park Chan-wook to już jest klasyk południowo-koreańskiego kina sensacyjnego, ale te jego dramaty to tak naprawdę nie były filmy akcji. To były filmy, które w naszych głowach siały zamęt, zostawiały nas z pytaniami, na które do dzisiaj nie potrafiliśmy sobie odpowiedzieć. Old Boy, taki tytuł nosi jeden z najbardziej znanych jego i cenionych filmów, więc na ten film chciałbym bardzo serdecznie zaprosić tych z Państwa, którzy widzieli go dokładnie 20 lat temu na ekranie kina konesera, albo tych, którzy chcą go dopiero poznać. Tak, i to jest idealne zakończenie miesiąca. Drodzy Państwo, w kinie konesera, jak pamiętamy, w Opolu mamy 2 godziny seansów, co jest ważne, bo nie zawsze możemy zdążyć na jeden, a jak nie zdążymy na jeden, to godzinę później mamy drugi, prawda? Tak jest. W Solarisie, tutaj gdzie jesteśmy, seanse w poniedziałki o godzinie 18, natomiast w Karolince, w centrum handlowym Karolinka, jest drugi Helios i tam w tym samym dniu o godzinie 19. No więc mamy nadzieję, że Państwo wybiorą coś z tego repertuaru, bo zawsze kino konesera
prowadzi nas naprawdę w przepiękne zaułki, dawniej byśmy powiedzieli filmowej taśmy, na teraz oczywiście tej cyfrowej taśmy, co do tego nie ma wątpliwości, ale takie klasyki, o których wspominaliśmy, czy też nowe produkcje zawsze są czymś godnym obejrzenia na pewno w ramach tego cyklu. Dariusz Romanowski, dziękuję Ci bardzo, Darku, za to spotkanie, a dziękuję Państwa pięknie. Zapraszamy na kolejne seanse cyklu Kino Konesera.